No w tej absolutnie wyjątkowo dramatycznej sytuacji wszystkie miasta wykazują solidarność względem tych, których dotknęły ten kataklizm. Także miasto Kraków. Bardzo szybko zebraliśmy dary, które były potrzebne. Koce, wodę mineralną, żywność, karmę dla zwierząt, które zostały już wysłane na te tereny. Ale też oprócz tego, no, na przykład wodociągi krakowskie, ze swoim sprzętem udało się w te miejsca, żeby pomóc no, lokalnym wodociągom. No i w kolejnych dniach ruszają ekipy remontowe, które będą pomagały w odbudowie. Dodatkowo w piątek wyjeżdża grupa inspektorów nadzoru budowlanego, która pomoże szacować te straty. Więc samorządy po raz kolejny pokazały, że wtedy, kiedy są w potrzebie, naprawdę sobie są w stanie i są gotowe pomagać sobie nawzajem. W Krakowie na szczęście tym razem natura obeszła się z nami bardzo łaskawie. Były drobne podtopienia, była też Wisła w pewnym momencie nieco wylała, ale to nie były kataklizmy, które dezorganizowały miasto i te niedogodności bardzo szybko zostały usunięte, więc tym razem, raz jeszcze powiem, natura nas oszczędziła, ale musimy się przygotować i w przyszłości, nie wiedząc co się wydarzy, być gotowi na różne warianty.